Propagowanie kultury ludowej wśród najmłodszych to główne cele tego przedsięwzięcia. A jeśli do tego wszystkiego dodamy uśmiech i wspólną zabawę, sukces mamy gwarantowany. Tak śmiało powiedzieć można o przedszkolnym festiwalu ludowym zatytułowanym Raz na Ludowo, zorganizowanym 28 listopada przez publiczne przedszkole nr 3 w Kozienicach. Tegoroczną, 19. edycję wydarzenia rozpoczęła dyrektor placówki Monika Pyc, witając zaproszonych gości i głównych bohaterów przeglądu, czyli przedstawicieli przedszkoli z terenu gminy Kozienice. Mieliśmy więc przedszkole pod Topolą, kozienicką dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę, dzieci z oddziału przedszkolnego przy PSP 4 oraz przedszkole ze Świerży Górnych. Imprezę poprowadziła Ewa Koćmik. Każda z placówek przygotowała inny układ, a dzieci wzruszały i zachwycały nie tylko swoimi występami, ale też pięknymi ludowymi strojami. W wykonaniu najmłodszych zgromadzeni usłyszeli najbardziej znane utwory ludowe. Wszystkim występom z uwagą przyglądali się burmistrz Piotr Kozłowski, jego zastępca Dorota Stępień, a także dyrektor publicznego przedszkola nr 1 Anna Nowak-Żak, rodzice i opiekunowie przedszkolaków. Zaproszeni goście musieli podjąć decyzję, któremu z przedszkoli przyznać pierwsze miejsce. Podczas gdy obradowali, przed zgromadzonymi wystąpił absolwent tej placówki, akordeonista Olek Fila. Po występie Olka wokalną niespodziankę zaprezentowali mali gospodarze, następnie goście musieli ogłosić ostateczną decyzję dotyczącą werdyktu. Zdecydowali, że każda z placówek zasługuje na pierwsze miejsce. Były więc gratulacje, okolicznościowe dyplomy i oczywiście słodka niespodzianka od burmistrza dla wszystkich dzieci. A na koniec tradycyjnie wspólna pamiątkowa fotografia.